Magdalena Wrajcewicz, 11 czerwca. Zapraszam na Kurier Pilski. W dzisiejszym programie sprawdzimy, jak działa pilska strefa kibica i wrócimy do emocji podczas pierwszego meczu Polaków na Euro 2012. Zobaczymy, jak bawili się w Ujściu wielbiciele Dzikiego Zachodu. Bez wątpienia stajemy się stolicą kantrową, jeśli chodzi o Wielką Polskę. Z tego się ogromnie cieszę. Odbędziemy nostalgiczną podróż kolejką woskotorową. Jest to jedyny tego typu parowóz na 600 mm w Polsce. Na zakończenie opowiemy, jak się spisali żużlowcy Wiktorii oraz kto po wakacjach zagra w PTPS. Krótko mówiąc, po prostu tu jest fajnie, rozwija się. W Ujściu można posłuchać najlepszych zespołów country w Polsce, jak i z zagranicy. W tegorocznej edycji z polskich gwiazd zaprezentowały się Alicja Bonzol z zespołem i Urszula Hojan z Country Show Band. U mnie się przejawia, prawda, afirmacja życia na moich tekstach. I ja to próbuję przekazać ludziom, żeby to usłyszeli, żeby zrozumieli i tak samo podchodzili do życia. Może będzie im lżej. Muzyka to jest dla mnie, muzyka country to jest super odskocznia i odreagowanie na tą całą szarość życia i czasami te smutki. Także, no i żeby w ogóle upuścić czasami ten nadmiar adrenaliny. Do Ujścia przyjechał także czeski zespół Bridge oraz słowacka grupa bluegrassowa. Rangi jednych z najważniejszych imprez promocyjnych w powiecie pilskim. Największą wartością tej imprezy jest to, że w jakiś sposób integruje tutaj tą społeczność ujską i pokazuje tym ludziom, że jeśli się coś chce, to naprawdę można zrobić coś naprawdę fajnego i dużego. Pasja i determinacja w dążeniu do realizacji marzeń to podstawa sukcesu. O tym, że to prawda, przekonywało Towarzystwo Wyżyska Kolejka Powiatowa, które w Białośliwiu już po raz drugi zorganizowało zlot miłośników kolejek wąskotorowych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu okoliczni rolnicy i sadownicy przewozili tą kolejką swoje płody rolne. Dziś zmieniła ona swoje przeznaczenie, stając się zabytkiem i atrakcją turystyczną. Do Białośliwia zawitali nie tylko pasjonaci tego pojazdu, ale również ludzie, którzy z sentymentem wspominają lata, gdy mogli z niej korzystać. Popatrzeć, lubię ten zapach. Dzieciństwo mi się przypomina po prostu. Pochodzę ze Złotowa, no to tam na trasie Złotów Piła i tam chojnice, no to jeździły i te drezyny, i te różne spalinowe parowozy. Jeszcze się tym jeździło, nawet do pracy do Piły jeszcze dojeżdżałam takimi tego typu rzeczami. Na pewno te koleje, te pociągi mają duszę. One mają w sobie to coś. Z punktu widzenia miłośnika kolei, przyznam się, że kolej to moje hobby, no to ten parowozik tutaj niezbyt pasuje, bo to jest parowozik przemysłowy, a ta kolejka jednak kiedyś pod szyldem PKP pracowała. Podczas drugiego zlotu miłośników kolejek wąskotorowych odbyła się tradycyjna parada parowozów. Oprócz małych lokomotyw i drezyn uczestnicy mogli zobaczyć również jedną z największych atrakcji tegorocznej imprezy. Niewątpliwie tą perełką był parowóz Borsig z Poznania. Jest to jedyny tego typu parowóz na 600 mm w Polsce. No i jak wspomniałem, jeden z dwóch czynnych parowozów. No niestety mamy tylko dwa czynne parowozy wąskotorowe na 600 mm. W ubiegłym roku był parowóz ze Żlina. Maszynistą parowozu Borsig jest 72-letni pan Roman Drzewiecki. Zanim przesiadł się na kolejkę wąskotorową, przez lata pracował na PKP. Dzięki takim zlotom i przede wszystkim przywracaniu kolejek na tory może on nie tylko pracować, ale robić to, co kocha. Pracujemy tu w sezonie tylko, czyli jako emeryt tak to dorabiam, a z drugiej strony jako hobby traktuję to i to mnie bardzo cieszy, daje mi satysfakcję, że mogę jeszcze to robić, co mówię, robiłem całe życie. Dzięki pasji i zaangażowaniu miłośników kolei wąskotorowej kolejka w Białośliwiu otrzymała drugie życie. Być może w niedalekiej przyszłości stanie się ona wizytówką powiatu pilskiego i będzie wyjeżdżać na tor znacznie częściej niż tylko raz w roku.